Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Kasia Kaniat, zeszłoroczna Miss Wielkopolski 2012. Kasiu, jak wspominasz swój pobyt w Płocku na finale Miss Polski? Oj, wrażenia były niesamowite. Muszę powiedzieć, że sam wystrój, sam gala, jak była przeprowadzona, były niesamowite. Szkoda, że już się skończyło. Chętnie bym to powtórzyła jeszcze raz. Zachęcam wszystkie dziewczyny, jeżeli by mogły i chciały spełnić takie marzenia, bardzo zachęcam, żeby próbowały i starały się podjąć tą decyzję. Czy masz już jakąś faworytkę? Czy widziałaś na dzisiejszym castingu dziewczynę, która mogłaby godnie przejąć twój tytuł? Znaczy tak, faworytki jeszcze nie mam, ale było kilka dziewczyn, które faktycznie zaintrygowały mnie i mam nadzieję, że uda im się osiągnąć jak najwięcej. Wygląda tegoroczna frekwencja na castingu do Korony Miss. Czy jest dużo dziewczyn, które walczą o tytuł najpiękniejszej? Tak, frekwencję dopisuję w tym roku. Dzisiaj przyszło naprawdę dużo fajnych dziewczyn. Jest to drugi casting. Wczoraj mieliśmy w Koninie pierwszy. Też przyszło bardzo dużo fajnych dziewczyn, więc w tym roku będzie naprawdę duża konkurencja, więc mam nadzieję, że finały będą ciekawe. Czego oczekuje się od Miss? Jakie powinna spełniać kryteria? Co powinna sobą prezentować? Przede wszystkim wzrost, wiadomo, i uroda. No oprócz tego musi coś sobą prezentować. Musi mieć ciekawą osobowość. Musi czymś zachęcić nas do siebie. Czy są już jakieś faworytki dziewczyny, które z góry mogłyby zostać Miss? Czy z góry? Musimy jeszcze zobaczyć, kto przydzieli następne castingi, więc po tych castingach będziemy decydować. Patrycja, jesteś jedną z tegorocznych kandydatek do Korony Miss. Jak twoje wrażenia po występie przed jury? Myślisz, że spodobałaś się jurorom? Tak, występowałam w zeszłym roku i bardzo mi się podobało i chciałam spróbować jeszcze raz. W zeszłym roku nic nie wygrałam, ale dość daleko zaszłam i jestem zadowolona z tego udziału. Może w tym roku uda się coś więcej. No, tego ci życzymy. Dlaczego powinnaś zostać Miss? Co uważasz za swój największy atut? Największy atut to uważam pupę, tak z wyglądu. A ogólnie dlaczego powinna zostać Miss? Tak, nie wiem. Chcesz spróbować swoich sił. Chcę spróbować swoich sił i jest to moje małe marzenie. Daria, kolejna uczestniczka castingu do wyborów Miss Wielkopolski 2013. Powiedz, jak ci poszło? Myślisz, że spodobałaś się jurorom? Z tego, co widziałam, wydaje mi się, że tak, aczkolwiek nie jestem z siebie do końca zadowolona, bo troszkę zżarła mnie trema, ale przeszłam dalej i jestem szczęśliwa z tego powodu. Jak myślisz, czy masz szansę na tytuł Miss Wielkopolski i dlaczego to akurat ty powinnaś zostać finalistką? Czy mam szansę, to do końca nie wie, się okaże. Nie lubię zapeszać, nie lubię też, jak to powiedzieć, przeceniać swoich możliwości po prostu, więc nie mam pojęcia, jak będzie dalej, ale cieszę się chwilą, że dostałam się do następnego etapu. Jak myślisz, czym powinna wyróżniać się Miss? Powinna wyróżniać się nie tylko urodą, ale przede wszystkim inteligencją. Jaki jest twój największy atut? Mój największy atut? Z tego, co tutaj pan powiedział, to że jestem ostrawianką, ale ja uważam, że moim największym atutem może jest... Bardzo ładne oczy i uśmiech. To z mojej strony. Trzymam kciuki. Dziękuję. Jak powinna według ciebie wyglądać idealna Miss? Co powinna sobą prezentować Miss Polski?
Według reguł, jakie panują, powinno być 90-60-90, ale myślę, że każda dziewczyna ma szansę, jeżeli jest też pewna siebie, jak mówiłam. Każda dziewczyna powinna spróbować, bo nie trzeba mieć właśnie konkretnie tych wymiary. Ja sama nie mam takich wymiarów, a udało mi się coś osiągnąć. Czy masz już jakąś faworytkę po dzisiejszym castingu? Może jakaś dziewczyna urzekła cię i mogłaby godnie zastępować Miss? Powiem prawdę, że mam już faworytkę i w 12-latkach i w tych dorosłych, ale nie powiem, która.